w ramach Odysei Wyborczej. Teraz wyjedziemy na sekundę z Polski i zobaczymy, jak na nas patrzą z zewnątrz, a dokładnie z Berlina. Naszym gościem Piotr Cywiński, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Berlin faktycznie uważa, że może w Polsce wszystko, albo może dużo, że może dużo zrobić w kampanii wyborczej. Berlin chciałby. Czy uważa? No, ma wątpliwości. Ale co jest pewne, no, niemiecki rząd potrzebuje sukcesu. A tym sukcesem ma być, jakkolwiek to zabrzmi, wygrana opozycji w naszym kraju. No, po prostu Niemcy chcą wygrać wybory w Polsce. No, ja myślę, że to możemy wytłumaczyć w kilku zdaniach. Ale no, trzeba nam sięgnąć akurat do tego, co obecnie dzieje się w Niemczech, a co ma ścisły związek z Polską. Na arenie wewnętrznej, tej rządowej spółce lampowej, czyli to jest koalicja dla niewiedzących lewicowej SPD, Liberałów, FDP i Zielonych, no, przepraszam za kolokwializm, po prostu wali się dosłownie wszystko. Polityka imigracyjna, którą zafundowała własnemu narodowi, nazywana przez nich wcześniej Mutter der Nation, czyli Matka Narodu, tak kiedyś się określali Niemcy panią kanclerz Angelę Merkel, no, ta jej polityka spowodowała gwałtowne obniżenie jakości życia w Niemczech. No, ja nie muszę tego przypominać. Widzowie telewizji chociażby to znają. Morderstwa, pobicia, napady, gwałty, rabunki. No, ten cały wzrost przestępczości z powodu imigrantów nie jest żadną tajemnicą. To są niemal codzienne meldunki lokalnych mediów od Hamburga po Monachium. No i nie bez powodu Niemcy boją się o zmierzchu wychodzić na ulicę. Nie bez powodu rodzice odprowadzają swoje dzieci aż do szkolnych bram czy klas. No, Niemcy żyją w strachu. Niemcy nie czują się dziś bezpieczni. No, tak samo zresztą jak Francuzi, czy Hiszpanie, czy Szwedzi. No, długo by to wymieniać. I to dzieje się za sprawą tej narzuconej Europie sobie państw niemieckiej Willkommenspolitik. To jest szalenie ważne, o czym wspominam. To się wiąże ściśle, jak powiedziałem, z naszym krajem. Zaraz do tego przejdę. Do tego dochodzi fatalna polityka energetyczna rządu w Berlinie, czego symbolem była ta niemiecko-rosyjska pępowina gazowa Nord Stream 1, Nord Stream 2. A to znów doprowadziło do kryzysu energetycznego, no, nie tylko w Niemczech, też w całej Europie. No i nie ma w tym cienia przesady, jeśli powiem, że niemieckie geszefty z Rosją, no, taką jaka ona jest, że zacytuję ekspremiera Donalda Tuska, no, rozzuchwaliły Putina i doprowadziły pośrednio do napaści na Ukrainę. No, ja wspomnę tylko na marginesie, że po zamknięciu elektrowni jądrowych u siebie Niemcy kupują prąd z francuskich elektrowni, a gaz w postaci skroplonej na przykład od Stanów Zjednoczonych czy z krajów arabskich. No, następstwem tego kryzysu energetycznego i surowcowego jest inflacja, czyli podwyżki cen i spadek wzrostu gospodarczego, co warto wiedzieć. Niemcy są dziś państwem, które jako jedyne w całej Unii Europejskiej odnotowuje ujemny bilans produktu krajowego brutto w takim porównaniu rok do roku. I to wszystko razem powoduje ogromny spadek społecznego poparcia dla tego politycznego mainstreamu, no a równocześnie sondażowe i wyborcze triumfy alternatywy dla Niemiec, no, jak akurat w minioną niedzielę w wyborach landowych w Hesji i w Bawarii, no żeby nie być gołosłownym, rządząca w Niemczech SPD zdobyła w Bayern zaledwie nieco ponad 8% głosów, proszę sobie wyobrazić, a alternatywa prawie dwa razy tyle, a na przykład w Hesji AfD zajęła drugie miejsce po chadekach z CDU. No, powiedziałem na wstępie, że rząd federalny potrzebuje tego sukcesu jak kania dżdżu, no i właśnie tym sukcesem ma być wygrana Niemiec w wyborach w Polsce. Chodzi mianowicie o to, że wobec tej całkowitej porażki w polityce wewnętrznej Niemcy szukają możliwości wykazania się po prostu przed własnym narodem na płaszczyźnie międzynarodowej, a konkretnie, że zachowują pozycję hegemona w Europie, że nie tylko mają, ale wręcz umacniają swoje wpływy w Unii Europejskiej, no a w tym bardzo im przeszkadza Polska, polski rząd, Prawo i Sprawiedliwość, które ma czelność prowadzić własną niezależną politykę. No i
spójrzmy, bo mówimy o faktach. No, to pod wpływem Niemiec dopychana jest w Brukseli koncepcja pozbawienia państw członkowskich prawa weta. Czyli mówiąc wprost, oznaczałoby to, że nie bylibyśmy gospodarzami we własnym domu. No, można rzec, że Niemcy dążą do sowietyzacji wspólnoty, a właściwie należałoby powiedzieć germanizacji Europy. No i tu akurat Polska staje okoniem, no, bo rozwija się gospodarczo z największą prędkością spośród państw Unii i nie tylko Unii. Na dodatek się zbroi i na dodatek się nie boi. No, ja myślę, że nie przesadzę, jeśli dopowiem, że zarówno wynik wyborów, jak i referendum w naszym kraju ma równie wielkie znaczenie dla Niemców, dla niemieckiego rządu, co dla nas Polaków. I stąd wynika to niespotykane w świecie demokracji różnorakie wsparcie Berlina, w tym finansowe dla opozycji. Stąd ich takie bezprecedensowe mieszanie się w nasze wewnętrzne sprawy. I teraz ten referendalny sprzeciw Polaków wobec polityki imigracyjnej i przymusowego rozlokowania imigrantów po całej Europie byłby przez Niemcy, przez same Niemcy nie do podważenia, no bo takie są zasady funkcjonowania demokracji. Mało kto wie, że w Niemczech demokracja nie funkcjonuje. Demokracja sensu stricte jako demokracja bezpośrednia. W Niemczech referenda są niedozwolone. W Niemczech istnieje coś takiego, co się nazywa reprezentative demokratii, czyli społeczeństwo po prostu nie ma nic do gadania w bieżącej polityce, bo po zjednoczeniu z dawną NRD Bundestag przyznał sobie wyłączne prawo do decydowania o wszystkim przez polityków, którzy, no jak to argumentowano, mają mandat społeczny, więc są uprawnieni, żeby decydować za społeczeństwo. I dlatego na przykład w samych Niemczech prowadzona jest akcja propagandowa, żeby zamieszkali tam Polacy, mający prawo wyborcze, bojkotowali referendum. No w praktyce Niemcy wiedzą doskonale, co to oznacza, że jeśli w tym głosowaniu nie weźmie udziału ponad 50% upoważnionych, no to referendum nie będzie miało mocy wiążącej. A jeśli tak, no to Niemcy będą mogli zrealizować ten swój główny cel osłabienia polskiego bastionu i przekształcenia, no jak niektórzy to nazywają dosadnie, w Europy w czwartą Rzeszę. No, Niemcy się spieszą. Jak widzimy, z powodu tej ich obłędnej polityki w Europie wzrasta popularność partii konserwatywnych i narodowych. No to może z kolei przesądzić w wyborach do Europarlamentu o innym składzie w ławach poselskich, no a powiedziałbym w rzeczywistości, w praktyce uniemożliwić Berlinowi realizację tej ich idei przekształcenia Unii Europejskiej w taki, no nazwijmy to złośliwie, Związek Socjalistycznych Republik Niemieckich. No i ja myślę, że z tego każdy wyborca w Polsce powinien zdawać sobie sprawę, no bo wedle przygotowanego nad sprawą scenariusza to Bruksela, czyli w istocie Berlin, no bo przecież Niemcy są najbardziej ludycznym krajem, mają jeszcze do tego podporządkowaną Francję jako klakiera, no to Berlin miałby decydować, uwaga, o polskiej polityce zagranicznej, o polskiej polityce obronnej, o rozwoju infrastrukturalnym, a więc na przykład, czy powstanie u nas CPK, czy nie, czy będziemy regulowali Odrę, czy nie, czy powstanie port kontenerowy w Świnoujściu i tak dalej. Ba, nawet decydowano by za nas o programach szkolnych w państwach członkowskich Unii. A jak wiemy, zmierza to także w kierunku genderyzmu, z tym, że to już jest akurat inna kwestia. No łatwo sobie wyobrazić, jak my Polacy wyszlibyśmy na tym, gdyby doszło, a dojdzie do zakończenia wojny na Ukrainie i wznowienia tych antyamerykańskich relacji Berlina z Moskwą, o czym Niemcy po prostu marzą. Widać to także po ich zachowaniu w konflikcie zbrojnym rosyjsko-ukraińskim. No pominąwszy to wszystko, może inaczej. Ja swego czasu dałem takie płatne, wielkie ogłoszenie na pół strony w przygranicznym Głosie Szczecińskim o takiej treści, że zatrudnię Niemkę do sprzątania domu i do wyprowadzania psa.
No, był wielki rezonans, ha, 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 no wszyscy to traktowali jako, no, dobry żart, no, no tak reagowali różni czytelnicy, ale to nie był żart z mojej strony, no bo niech każdy sam sobie odpowie na pytanie, czy to nie jest dziwne, jak wielki kompleks niższości istnieje w naszym społeczeństwie, że nie wyobraża sobie i uważa to za satyrę na przykład niemieckiej opiekunki do polskich emerytów, a pamiętamy każda Polka dla twojej babki tam czy babci reklamy na autobusach. No czy w ogóle nie mieści się w naszej polskiej zbiorowej wyobraźni na przykład praca niemieckich gastarbeiterów w naszym kraju. I o to toczy się gra, o ten awans Polski z kraju no, będącego de facto nie tylko dla Niemiec takim rezerwuarem taniej siły roboczej, no i wielkim rynkiem zbytu dla obcych koncernów, bo przecież nie tylko niemieckiej. Chodzi po prostu o ten awans do grupy państw zamożnych, gdzie, przepraszam, na zmywakach czy polach pracują inni, którzy w ten sposób chcą polepszyć swój byt, tak jak my jeszcze niedawno robiliśmy to w Niemczech. Ja się zastanawiam, kiedy wyleczymy się z tych kompleksów niższości, z tego takiego podporządkowania się jak nie Moskwie, to Berlinowi, czy znów Brukseli. No o to w gruncie rzeczy toczy się gra. No jeśli już ktoś stawia sobie Berlin za wzór, no to niech to będzie tylko w kontekście dbałości i troski Berlina o interes własnego kraju. Tego powinniśmy się akurat od Niemców nauczyć. Niemcy dbają o własny kraj, ale my parę błędów popełnili. Oj, pan łaskawy. Łaskawy jestem. Niemcy, Centralna Rada Żydów, nowy wymiar nienawiści do Żydów w szkołach jest szokiem. Do tego jeszcze Henry Kissinger wczoraj w wywiadzie powiedział, że błędem było wpuszczenie do Niemiec tak wielu migrantów obcych kulturowo i o obcej religii. Teraz mamy wojnę na Bliskim Wschodzie. We Francji zamieszki. Policja próbuje rozpędzać tych, którzy popierają Palestynę. W tej walce popierają Hamas de facto w tej walce. Jak to wygląda w Niemczech? No, wspomniał pan o tym antysemityzmie. Otóż to nie jest zjawisko dzisiejsze. Wie pan, w Niemczech nie ma obiektu należącego do gminy żydowskiej, który by nie był strzeżony całodobowo. Całodobowo przez uzbrojonych funkcjonariuszy policji. W Niemczech ten antysemityzm był, jest i no niestety, ośmielę się to powiedzieć, zapewne będzie. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa poprawnością polityczną. Więc Niemcy w tym przypadku usiłują no, zagrać tą kartą, w której tę winę za Holokaust i za antysemityzm usiłują przerzucić na cudze barki, w tym nasze polskie. To jest stały proces, także ich polityki propagandowej. Natomiast rzeczywistość skrzeczy. Tak, są profanowane cmentarze żydowskie. Niech mi pan pokaże Żyda, który porusza się, niemieckiego Żyda przecież, który chodzi na ulicy z kipą na głowie. No przecież to jest nie do wyobrażenia. Mówią o tym sami członkowie gminy żydowskiej. Kiedyś z byłym szefem rozmawiałem, już nie żyję, na temat panem Szpiglem, na temat antysemityzmu w Niemczech. Nikt inny, tylko on przytaczał te przykłady i będąc Niemcem, obywatelem Niemiec, szefem swego czasu gminy żydowskiej, zażyczył sobie pochowania w Izraelu. To wszystko mówi samo za siebie, ale skoro rozmawiamy o Izraelu, no to tu jest znowu ten kolejny punkt fatalnej niemieckiej polityki, która nie sprzyja wzrostowi popularności rządu federalnego. No bo jak wiemy, Niemcy do ostatniej chwili zwlekali ze sprowadzeniem swoich obywateli, czy może inaczej obywateli posiadających niemieckie paszporty, czy niemiecko-izraelskie, czy izraelskie. No około 4,5 tysiąca oficjalnie, według oficjalnych danych, czekało na te ewakuacje. No i co w ogóle brzmi kuriozalnie. No, ze strony rządu niemieckiego najpierw pojawiły się takie rady, że no niech uciekają na własną rękę przez Jordanię albo gdzieś, no wszystko jedno, nawet pieszo. No. Potem się okazało, że owszem, no, minister obrony Pistorius
lewicowy notabene, leżący do SPD, zgłosił, że on jest w stanie tych ludzi ewakuować z pomocą Luftwaffe, ale co się okazało, z kolei zielona minister spraw zagranicznych, ona się nazywana Lena Baerbock, no po prostu odrzuciła te propozycje i wynajęła Luftwaffe, Lufthansa, czyli niemieckiego przewodnika. I w ogóle co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, a właściwie to brzmi jak tragikomedia. Niemcy, którzy są w Izraelu, którzy boją się, że w każdej chwili mogą umrzeć po prostu w tych bombardowaniach. Niemcy mają rezerwować sobie miejsca poprzez infolinię Lufthansa, zapisywać się na listy, gdzie będą przyjmowani zgodnie ze zgłoszoną kolejnością, a w ogóle przetransportowanie każdego obywatela, za czym przetransportowanie trzeba zapłacić 300 euro od osoby. No więc to jest trudno, żeby obywatel, przeciętny Schmidt czy Miller w Niemczech, polubił swój własny rząd za taką politykę. I tu znowu sprowadzamy się do tego, powiedzmy, naszego antywzorca z punktu widzenia niemieckiego rządu, bo przecież robimy im wbrew. Nagle się okazało, że u nas sprawnie przebiega ta ewakuacja i to od pierwszych chwil tak szybko, jak szybko to można było zrobić. Jest ta dbałość po prostu o obywatela. No taki rząd, który cieszy się popularnością, który w Polsce ma szansę wygrać wybory i na dodatek postawić się okoniem tej hegemonialnej polityce, tym hegemonialnym dążeniom Niemiec, no taki rząd z punktu widzenia jest nie do zniesienia, jest nie do przyjęcia. Dlatego mamy taką sytuację. Ja jeszcze ubolewam nad tym, wie pan, że no bo rozmawiam z ludźmi, których znam w Niemczech. No byłem tam akredytowany przez 25 lat, więc znam ich naprawdę sporo. I z przerażeniem zauważam, że są to produkty niemieckiej propagandy, ponieważ oni oglądają media niemieckie, siłą rzeczy, żyjąc w Republice Federalnej. Czytają niemieckie gazety. I nagle się okazuje, że ci ludzie mają, przepraszam za dosadne określenie, wyprane mózgi. Ponieważ oni mówią, że to prawdziwy Mostan, prawdziwy polityk, Europejczyk, Donald Tusk i tak dalej. Słucham czegoś takiego z przerażenia. No ludzie mają to do siebie, że za bardzo się nie interesują polityką, dopóki ta polityka rykoszetem w nich ich boleśnie nie dotknie. Więc ponieważ boleśnie nie dotknęła tych Polaków mieszkających w Niemczech, no to akurat mają takie poglądy. Ja myślę, że no, my powinniśmy dokładać także starań w takich zwykłych rozmowach. Przepraszam, że akurat do tego nawiązuję, ale w zwykłych, codziennych rozmowach. Jeśli ktoś jest chory na antypisizm, to trzeba mu zadać proste pytanie, co ci takiego zrobił ten PiS? I okazuje się, że ludzie nie mogą odpowiedzieć na to pytanie. Okazuje się, że jak się zastanowi, to tak, no mam tam ten dodatek 500, czy potem, jak to się planuje, 800, no wiek emerytalny, przepraszam, przywrócili poprzedni, no dzieci dostają wyprawki do szkoły i tak dalej. No co jeszcze może zrobić ten PiS? No to jest, przyznam, wynika z jakiegoś absolutnego zaślepienia i takiego braku no, rzeczywistego oglądu sytuacji i oceny opartej na realiach, na to, co się dzieje w naszym kraju. No przecież nie ma statystyki. Nawet w Eurostacie, czyli w instytucji, która w ogóle nie ma nic wspólnego z Polską, która by nie wykazywała rozwoju gospodarczego w Polsce, dynamicznego wzrostu wartości pieniądza. Mało tego, ta zapowiada inflacja, nie wiadomo jaka kuriozalna, jest dławiona. No nie ma sobie tych przykładów, można przytaczać wiele, gdzie jesteśmy wzorcem. Szkolnictwo, na przykład badanie PISA, wykazało, że podczas gdy niemieckie szkolnictwo pod względem jakości i poziomu kształcenia spadło kilkanaście miejsc, tam nie wiem, 30 której zajmuje w tej chwili bodaj, to nasze z kolei podskoczyło prawie tyle samo. Więc ja mówię, za cokolwiek nie wziąć się, za jakąkolwiek statystykę czy dane porównawcze, wypadamy na tym tle znakomicie. To proszę mi powiedzieć, czy podczas wyścigu zmienia się zwycięskiego konia?
Raczej się tego nie robi, no chyba, że ma się presję z zewnątrz, że ktoś tego konia każe zmienić. Dokładnie tak. I jeszcze się zastanawiam, do tych Palestyńczyków wrócę, do tej migracji. Unia Europejska pracuje nad paktem migracyjnym. Pod tym względem na co liczy Berlin? Czy liczy, że uda się migrantów do Polski przewieźć? Bo narracja przez chwilę była taka, że to Polska zwiozła Niemcom tych wszystkich migrantów, że to wszystko tak, nasza tak, wina. Tak, tak, tak. Nasza wina jest również za Holokaust, jak pamiętamy. Film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, w którym, przepraszam, żołnierz niemieckiego Wehrmachtu dzielił się papierosem z konającym żołnierzem rosyjskim, prawda, no i tam... No, długo by na tym opowiadać, a żołnierze AK to byli bandyci zapijaczeni, odsyłający Żydów do gazu. No to tak, tak, no to my jesteśmy winni, bo myśmy oczywiście te granice otworzyli, prawda, nieoficjalnie, no i tam załatwiliśmy wizy dla 250 000. No, wie pan, to są absurdy, ale te absurdy funkcjonują. Niemiecka propaganda funkcjonuje w sposób perfekcyjny. Tego też możemy się akurat od nich uczyć. W Niemczech nie do pomyślania są obce media, podczas gdy w Polsce większość mediów należy do zagranicy, w tym w przeważającej zdecydowanie mierze do Niemiec. I oni realizują swoją określoną politykę. Oni się bardzo sprytnie, to jest taki, powiedziałbym, kółko wzajemnej adoracji, bo na przykład napisze coś o net, to się pisze, że to w Polsce, nie? Jest ten, prawda, portal. Potem to powtórzy Fakt, który należy też do Axela Springera. Wszystkie należą. Die Welt potem to powtórzy niemiecki, który należy do Springera. No, posługują się wzorcem, że na przykład, i powołują się bardzo sprytnie na polityka, który stwierdził, że 250 ileś tam tysięcy wiz wydanych. No jest to wyssane z palca, ale to funkcjonuje. I wtedy taki kanclerz Scholz może po prostu z mównicy, przytłoczony własnymi problemami, nieudolnością i złą polityką własnego rządu, może po prostu tę uwagę opinii publicznej ogniskować na kimś innym, w tym przypadku na Polsce. Proszę bardzo, oni sprowadzili. I teraz nieważne, co się akurat dzieje. Nieważne, że to tsunami imigracyjne spowodowali w Europie sami Niemcy. Tylko wskazywane jest, tak jak podobnie nawiązywałem do tego obwiniania nas o jakiś skrajny antysemityzm, to tak w tym przypadku jest to próba zrzucenia tej winy, proszę bardzo, to przez nich, to przez nich przenikają. I zobaczcie, wyłapujemy na granicach, nie? No bo faktycznie wyłapują, bo przecież jak wiemy ze szlaku bałkańskiego tam przez Słowację czy Czechy, no tamtędy też się akurat dostają nielegalni imigranci, więc iluś tam można wyłapać. Ale zamiast sprowadzenia polityki europejskiej, przepraszam, do punktu wyjścia, nie ma możliwości przyjmowania, tak jak robi to Australia, nie ma możliwości przyjmowania żadnych imigrantów. Możemy przyjmować pod określoną kontrolą. Przecież wiadomo, że każdy chce żyć lepiej, a Europa, ja już nie mówię o Polsce, tylko Europa, nie jest w stanie przyjąć miliardów najróżniejszych uchodźców z całego świata, którzy chcieliby sobie poprawić byt. Ten byt niech sobie poprawiają w swoich krajach i wtedy należy stworzyć odpowiednie mechanizmy pomocowe, przeznaczyć na to odpowiednie środki i tak dalej. Nie zaś, wie pan, ja akurat przygotowałem taki felieton, w którym podałem taki prosty przykład. No, przychodzę do pana do mieszkania, do pana do domu. Widzę, że ma pan dwa pokoje. I mówię, proszę pana, to od jutra tu dwóch lokatorów panu obcojęzycznych do mieszkania, do kwaterowuje. Proszę im zapewnić wikto, pierunek, utrzymanie, prawda, wyżywienie i tak dalej. Patrzy pan na mnie wybałuszonymi oczami, a pan zwariował. No co ja mówię, nie, proszę pana, no jak pan nie chce, nie musi pan, bo to jest dobrowolna solidarność. Ale wtedy niech pan im płaci za hotel, za wyżywienie, za odzież, za tam wszystkie inne środki potrzebne do codziennego życia. Przecież do tego się to sprowadza, że my w kraju mamy przyjąć ludzi, których Berlin forsuje przecież w Brukseli ten pomysł, mamy przyjąć ludzi z nakazu, a jak nie chcemy, proszę bardzo, będziemy płacić. Więc od skali mikro do skali makro. Wystarczy tylko uruchomić wyobraźnię. Niemcy przyjeżdżają do Polski, niemieccy turyści. Na wybrzeżu można ich zobaczyć naprawdę bardzo dużo. Niemieccy emeryci i coraz więcej młodych ludzi. I nie boją się wyjść wieczorem na spacer. U siebie w kraju tak.
Nie ma, wie pan, burt, bijatyk, rabunków, porachunków mafijnych i tak dalej, i tak dalej. No więc to, jeżeli chcemy sobie sprowadzić do nas ten zachodni, powiedziałbym, wzorzec, no to proszę bardzo, to trudno. Decyzja należy do Polaków. Jeśli sami sobie chcą odebrać prawo tego głosu, No to życzę zdrowia jak na rozum za późno. No. Życzę zdrowia. Piotr Cywiński, dziennikarz, publicysta związany i publikujący między innymi na łamach tygodnika Sieci przez wiele lat, jak pan redaktor wspomniał, dziennikarz akredytowany przy Bundestagu w Berlinie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. I to była impresja przedwyborcza Piotra Cywińskiego. Do studia wrócił Krzysztof Skowroński. Żeby zapowiedzieć, że po wiadomościach o godzinie 11 zaproszę państwa w drogę. Odyseja wyborcza trwała ponad miesiąc. Przejechaliśmy ponad 5000 kilometrów. 5500 kilometrów. Opowieść o tym po godzinie 11, a już za chwilę Jakub Duszak, siedzący na parapecie, usiądzie na miejscu Łukasza Jankowskiego i opowie o tym, co słychać we współczesnym świecie w ostatnim dniu kampanii wyborczej, którą dla państwa relacjonujemy od samego rana, od godziny 7. Ciągle jestem, Łukaszu, pod wrażeniem rozmowy z Jackiem Saryuszem Wolskim i zastanawiam się, dlaczego w kampanii wyborczej takie słowa nie wybrzmiały bardzo głośno. Głęboka reforma Unii Europejskiej przed nami. Centralizacja władzy. 10 obszarów. Obszar bezpieczeństwo, obszar transport, środowisko i jeszcze pozostałych 7, które moglibyśmy wymienić. Właściwie obronność. Właściwie wszystkie dziedziny życia będą, o wszystkich dziedzinach życia będą decyzje podejmowane w Brukseli. Czy tak się zdarzy, czy nie zdarzy? Zobaczymy. A teraz, Łukaszu, skończ pisanie na kolejnego tweeta. Co napisałeś? A to, jeżeli ktoś zerknie na Twitter, to się dowie dokładnie na portal X, bo pan redaktor jest oczywiście nie na czasie i nie wie, że Elon Musk zmienił nazwę z Twittera na X, a już nie ma Twittera, jest X. Świat się zmienia.